Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, nowe DLC przed nami, ostatnio zakończyliśmy sobie Serca z Kamienia i teraz muszę się przyzwyczaić, że to już nie są Serca z Kamienia. Musimy spotkać się z rycerzami z Tusą we wsi Debrza. Jesteśmy już w tej wsi, parę rzeczy organizacyjnych znowu. Mianowicie mam 93 poziom, prawie 94, bo poza odcinkiem robiłam sobie znaczniki tutaj w Velen i w Nowigradzie. Jak widzicie już tutaj, jak wejdę sobie w eksplorację, to nie mam już kompletnie niczego. Tutaj udało mi się też zdobyć ten zamek Arnskron. To jest to miejsce, gdzie był ten pradawny leszy i tak dalej. Powiem wam, że musiałam zmniejszyć poziom trudności na łatwy, jeżeli chodziło o eksplorację, bo naprawdę momentami było dosyć trudno. No ale już wróciliśmy do normalnego poziomu trudności i tak. Jedyne miejsce, gdzie aktualnie nie mam znaczników ogarniętych, to są wyspy Skellige. Ale wierzcie mi, tutaj idzie po prostu dostać kręćka. Bo ich jest naprawdę bardzo dużo. Zresztą to widać, przepraszam bardzo. Ale zaczęłam tutaj robić te osiągnięcia i... Znaczy osiągnięcia, te znaczniki. I dałam sobie chwilowo spokój. No, najgorsze jest to, że za te jakby znaczniki nic nie ma. Także to jest w ogóle też już całkiem do dupy. A ja tymczasem już nie przedłużam i chodźmy się spotkać z tymi rycerzami. Zobaczymy, o co chodzi. Znak herbowy Palmerina, barona de Launfal. Geralt z Rivii. Siadaj, Wiedźminie. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Lundfall. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Pakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Tusson, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nie raz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. Jadą! Jadą! Słyszycie? Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. Słuchajcie, niegodziwcy!
to do nas! Ja, Palmer Indelunfal, wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was! No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się. A teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, Zor! Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki? Ej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. Wydaje mi się, że ich sumienia pozostają niewzruszone. Próbowałeś, przyjacielu. Dość gadania! Na honor! Wyzywam was wszystkich! Za tu są! Za Beauclair! Na żurawia! Brońcie się, psiesyny! No wiadomko. O właśnie, mogę jednak teraz używać. Jest dobrze. O, silniejsi jesteście. Dobra. Na luzie. Może jakiś młynek bez sprawy. Pięknie. Dalej mam nawet QN, także jest dobrze. Może... O, pięknie. Super. Dobra, tam się ten z tym Zorgiem całym bije. Dobra, teraz ty jeszcze. Co jeszcze? Jeszcze ty jesteś, ale ty masz tarczę. Tam jeszcze jakiś jeden bandyta. Dobra, troszeczkę bardziej konwencjonalne metody by się chyba przydały. Dobra, gdzie tutaj jeszcze się biją? Dobra, jeszcze ty jesteś. A jeszcze tutaj. No i dobra. Mamy to. Czemu oni nie wychodzą? Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w nilecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. No to mówcie, co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja... Bo tradycja w Tucson to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił. Wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc. Jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc
Błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Odpowiesz na jej wezwanie? Anna Henrietta naprawdę dokładnie tak powiedziała? No, w zasadzie to powiedziała sprowadzić mi tu Wiedźmina, byle szybko, na jednej nodze. Tylko żeby tym razem przyjechał sam. Resztę dodał książęcy szambelan. Sam wiesz, jak jest. Tak, pamiętam. Nieoficjalnie dodam, że możesz się spodziewać wysokiej zapłaty, ale o wynagrodzeniu porozmawiasz już z jaśnie oświeconą. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat... Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Wspomnieliście o turnieju. Dlaczego księżna go nie odwołała? Już za późno. Goście przybyli. W szranki stanie kwiat rycerstwa z czterech stron świata, w tym krewniacy cesarza. Bestia może być zagrożeniem nie tylko dla poddanych jaśnie oświeconej. Rozumiem. Jeśli zginąłby zagraniczny arystokrata, wybuchłby skandal. A być może doszłoby nawet do incydentu dyplomatycznego. A ktoś próbował już zapolować na tę bestię? Błędni rycerze na przykład? Ha! Nie jeden próbował zasadzić się na potwora, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Bestia jest sprytna. Unika zasadzek i atakuje znienacka. Jest jak duch. Potrzebny nam doświadczony tropiciel i znawca potworów. Czyli wypisz, wymaluj, ty! Skąd pomysł, że bestia włada czarną magią? Pierwsza ofiara zniknęła zza stołu zastawionego do wieczerzy. Biesiadnicy zajęci byli rozmową, albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Niebawem na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Z drugim zabitym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż, ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Zabija bez trudu i bez widocznej przyczyny. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie. Po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach. A czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są. Do tu są.
No dobra, mamy ładowanie. Też taka jeszcze jedna rzecz organizacyjna, chociaż pewnie nie zdążę wam o tym powiedzieć. Mam już na sobie ten pancerz cechu żmii i znalazłam też inny pancerz przy jednym zadaniu. Do tego dojdziemy później. Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. No, trochę się w Bockner pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. No to fajnie, co? Goliat. Moi drodzy, tutaj możemy zdobyć bardzo fajne osiągnięcie na konsoli. Zobaczymy, jak tam obrażenia. Całkiem fajnie. Mi się wydaje, że pewnie Goliat jest reliktem, bo czym by mógł być? Wow! Będzie się zachowywał podobnie jak Cyklop, podejrzewam. Będę chciała to osiągnięcie zdobyć. Jest to osiągnięcie powiązane z legendą o Goliacie i Dawidzie. Mianowicie chodzi o to, żeby Goliata pokonać strzałem w oko z kuszy. I jak tylko uda mi się mu zrzucić trochę życia, to go w ten właśnie sposób wykończymy. Jestem zresztą ciekawa, jak tam moje obrażenia z kuszy. Okej, no będziemy mieli problem. Dobra, widzę, że on jest bardzo odpalony na mnie. Podobno wystarczy go trafić w głowę, ale już widzę, że są problemy z tym. Dobra. Hej, chyba mi się udało. Nie wiem, ale trafiłam go w głowę z tej kuszy, więc jest szansa, że osiągnięcie nam wpadnie. Tak jest! Pięknie! Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi om, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora, hmm? Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom. Za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta. I wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór?
Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Guillauma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z Olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Tusą walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy Olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Guillauma i zaprowadzę cię do księżnej. Mamy nowy poziom i nowy miecz Dalia. Zobaczymy, co to za broń. No, gorsza o 44, ale tak, do czego zmierzałam, bo przerwało mi cutscenka. Mam już te legendarne, jadowite miecze żmii. Wiadomo, kuszę mam kota, bo nie ma żmii kuszy. Możecie sobie zobaczyć. I taka jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Udało mi się wykonać questa, który został dodany po Next Genie. I zaraz wam pokażę, gdzie to jest. Ten quest znajduje się w Velen, w tak zwanym Diablim Dole. I ten Diabli Dół jest bodajże... Tutaj jest ten Diabli Dół. I tutaj kiedyś był po prostu obóz bandytów i było chyba małe zadanko, żeby powybijać gule i algule, czy coś w tym stylu. Tutaj jest wejście do jaskini. I tutaj jest quest z Wiedźminem cechu Wilka. Wiedźminem, który 300 lat temu został, można powiedzieć, no tam była jakaś choroba i po prostu on został tam zasypany pod gruzami i w jego ciało, można powiedzieć, wdarł się demon i dlatego dalej pozostawał przy życiu. Udało mi się zdjąć z niego klątwę i przez to, że to był właśnie Wiedźmin cechu Wilka, to dostaniemy od niego... W Rzemiośle legendarne arcymistrzowski legendarny zapomniany stalowy miecz wiedźmińskiego cechu Wilka. I to nie jest jedyna broń, bo dostajemy też wiadomo broń srebrną i całą zbroję. Jak widzicie tutaj pisze arcymistrzowski. I tutaj występuje też taki błąd w tym Wiedźminie, że arcymistrzem według podstawowej wersji gry, czyli według, wiadomo, dzikiego gonu, jest na przykład Hattori. On ma niby napisany arcymistrz, ale nie chodzi o takiego arcymistrza, ponieważ te arcymistrzowskie, typowo w nazwie bronie, a nie mistrzowskie, tak jak na przykład tutaj mamy, zaraz wam pokażę, widzicie, tutaj też jest, że arcymistrz może, ale to jest inny arcymistrz niż te do wykonywania arcymistrzowskich i te arcymistrzowskie możemy wykonać dopiero właśnie w Toussaint, jak odblokujemy sobie odpowiedniego rzemieślnika, więc tutaj mamy lepszą zbroję i ona musi chwilowo sobie poczekać. Jak widzicie, ja mam też tutaj na inne bronie, lepsze, znaczy się gorsze, typu mistrzowski, wyśmienity i zwykły, legendarny do zrobienia. Ale to na razie musimy się z tym wstrzymać. Na pewno będzie to w jakimś sensie lepsza broń pod względem obrażeń. Ale musimy też pamiętać, że w Krwi i Winie dodany jest jeszcze jeden pancerz i jest to poszukiwanie rynsztunku szkoły Manticory. Zobaczymy, co nam się uda pierwsze znaleźć i co będzie faktycznie lepsze. Także to taka rzecz organizacyjna. Żałuję, że nie udało mi się dla was nagrać tego zadania, bo naprawdę było wyśmienite. No ale no niestety, wiecie, przez chodzenie sobie po znacznikach znalazłam to kompletnie przez przypadek. No i tak wyszło, że to po prostu nie wyszło i nie zobaczycie tego.
Natomiast na YouTubie jest sporo filmików już z tym związanych, także możecie sobie zobaczyć. Dodatkowe doświadczenie za cios kończący. Mam szansę na odcięcie kończyny 10%. Szczerze nie potrzebuję tej premii do statystyk, ale fajnie by było w sumie tego Goliata może założyć, bo to wiecie, takie będzie na czasie. A tymczasem już nie będziemy przedłużać, tylko ruszymy w stronę... w tą, w którą musimy się udać. Czyli musimy wsiąść na naszą kochaną płotkę i pojechać za Miltonem. Zróbmy tak więc. Już nie przedłużajmy i zwiedzajmy piękne Tucson. Okej, wiadomo, też poznajemy teraz nowe postaci, w ogóle nowe miejsce. Wygląda to naprawdę zjawiskowo. Chociaż wierzcie mi, że tutaj na YouTubie to wygląda nie za ładnie, ale wierzcie mi, że w rzeczywistości jak się gra, to po prostu... Swoją drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuję. Okej, dobra, fajnie wiedzieć. Mieliśmy nowy znacznik. I zobaczymy, co uda nam się ustalić dzisiaj jeszcze. Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Dobra, możemy, widzę, zobaczyć rzeczy. Tutaj mam nadzieję, że się nie obrazi nikt, że to sobie wezmę. Mamy jakieś ślady. Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Trupojady. Parszywiec? Co to za nowy potwór? Czemu ja mu nic nie robię? Chryste. Nie podoba mi się to. Jakaś odmiana utopców. Wow, i nie chcę dostać od tego. Dobra, nie biją mnie aż tak mocno. Ale są dosyć silne. Dobra, warto by było sobie może jakąś jaskółeczkę wziąć. Parszywiec. Zaraz zobaczymy, co to za dziadostwo totalne. Ała, no! Halo! Może młynek by się tutaj przydał jednak. A, bo one wybuchają. Dobrze, że miałam te punkty adrenaliny, bo bym się właśnie przejechała. Okej, wybuchają tak jak te. Zgnilce. Szukajmy dalej. A co jest z nich? Krew zgnilca niby normalnie. Dobra, bo tutaj mogłam chyba coś zbadać. O. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Dobra, zobaczmy dalej. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Dobra, ale to nie jest wszystko. Zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Spójrz na wgłębienie. Gwardziści odpłynęli stąd łodzią i to niedawno. Pewnie transportowali wyplątane z sieci ciało. Tu przyczepione były sieci. Dobra, tam widzę, że pod wodą już coś było. O, pięknie, tutaj coś mamy. Dobra, sprawdzamy dalej.
coś jest. I tutaj mamy jakąś chustkę. Jedwabna chustka z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokraty. Teraz warto dowiedzieć się, gdzie zabrali ciało. Ale nawiązanko, bo wiecie, krewino to też jest DLC. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwu. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. No, dobra. Będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. No dobrze. Nie no, naprawdę pięknie to wszystko wygląda. Gdy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani, zapomniałem. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo to nie wróża się. Fałość. Ciężko. A oto Kurolisze. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, pisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy od fraku. No dobrze, fajnie. Mamy nową tablicę ogłoszeniową i karczmę Kuroliszek. Dobra, to zbierzmy to, co tutaj jest. Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Biały wilk poszukiwany. Okej, fajnie. Wezwanie od księżnej. Ogłoszenie prokuratorii generalnej księstwa Toussaint. Wielki turniej gwinta i zlecenie dla wiedźminy lub wiedźminów. Eskorta karawany. No i już zbieramy zadania. Fajnie. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze coś. Rycerz do wynajęcia. Kurde, już 3 zadania, nie? Fajnie. 4. Ja pierniczę. No normalnie szok. 5 zadań. Wielki turniej w Bokler. Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac-Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków?
No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Był ranek. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę, patrzę... Na honor do rzeczy, dobry człowieku, wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było, tylko ja. A szczególnego... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone. No, głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. Kto to był? Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, żenici z obietnic. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi.
Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Korwobianko jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. Okej, moi drodzy. No to co? Zobaczymy tutaj, co ma nam do zaoferowania karczmarz. Normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka, ale niestety akurat skończyły się raki. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą, choćby okoniem. Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Sympatyczni z was ludzie, nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Dobra. Słyszałeś jakieś plotki? Słyszałeś jakieś plotki? O czym mówią rybacy? Że jakiś nordling chce zastępować raka okoniem. Pytam zupełnie poważnie. I do tego bez wyczucia. Ja swoich klientów nie podsłuchuję, a już na pewno nie powtarzam tego, co usłyszałem. No dobra, z jednej strony w porządku. Pokaż, co tam masz na stanie. Zobaczmy, co ma. Ma karty do gwinta. Mglak, krabopająk, wilkołak, sfers, wsparcie łuczników, wampir Ekima, putkamer, brygada Impera, Francesca Findaber, krabopająk i lodowy gigant. Dobra, weźmiemy sobie od niego wszystkie karty. W ogóle też taka ciekawostka. Tutaj w krwi i winie mamy dodatkową talię. Jest to talia Skellige. I tutaj, jeżeli będziemy grali z tymi wszystkimi ludźmi Gwinta, to możemy te karty z tego, co kojarzę, zdobyć. Dzięki. Bywaj. Ale na razie zostawiamy sobie to, nie będziemy sobie tym zaprzątać głowy, przyjdą na to też odcinki. A my tymczasem... Obrazisz się? Nie wiem, ale wzięłam przepis na zupę z raków. A my musimy udać się do Korwobianko, ale moi drodzy, do Korwobianko udamy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego pierwszego materiału z nowego dodatku, czyli Krew i Wino. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i w kolejnym, no, będziemy kontynuować zadanie główne. Trzymajcie się, cześć!